Cześć mysiaczki! Pod ostatnim filmikiem bardzo się postaraliście, ponieważ było 3000 łapek w górę! No i nie ma na co czekać, robimy kolejną kulę musującą, tylko tym razem z takim specjalnym składnikiem. Uuu, ty masz zieloną herbatę, pozwolisz sobie tak sobie troszeczkę? Dziękuję bardzo! Właśnie to będzie zielona herbata i chyba ta kula musująca będzie specjalnie dla Julki. Julka! Będzie specjalnie dla ciebie, Julka! Dzięki! Więc nie ma na co czekać, do dzieła! Do wykonania kuli musującej potrzebujemy pół szklanki sody oczyszczonej, 1/4 szklankę kwasku cytrynowego, trochę oliwki do ciała oraz barwnika spożywczego. Ja na przykład wzięłam niebieski, dzisiaj robię kulę dla Julki, więc niebieski, bo to jej ulubiony kolor. Oraz nasz tajemniczy składnik, czyli zielona herbata. My tutaj mamy z dodatkiem pikwy, ale Wy możecie jakąkolwiek chcecie herbatę, ale najlepiej w tym przypadku zieloną. Oraz potrzebujemy miski, łyżek, łyżeczek i takich specjalnych kuli otwierających się. Dobrze, nie ma na co czekać. Bierzemy miskę i wsypujemy sodę oczyszczoną. Jest. I teraz kwasek cytrynowy. Ale pachnie cytryną. Bardzo lubię zapach cytrynowy. To jest chyba mój ulubiony zapach. Dobrze, jest już trochę wymieszane. Teraz dodajemy barwnika, czyli niebieski. Dobrze, na razie tyle. Jakby co to dodam. Faktycznie, na początku jest taki czarny, a potem się robi kolor. Więc coś w tym jest. No jeszcze trochę trzeba wymieszać, aby nie było żadnych białych grudek. O, już się niebieski robi. Ale ładny. Bardzo ładny kolor. To teraz dodajemy oliwki do ciała. No, wydaje mi się, trochę więcej trzeba. Nawet nie trochę, tylko dużo więcej. Ale jemy, dobra. Teraz w sumie możemy odłożyć łyżeczkę, łyżkę i rękami to zrobić. Będzie po prostu prościej. Ale ładnie pachnie to przez tę oliwkę. Dobrze, ja jeszcze trochę dodam, bo czuję, że trzeba troszkę więcej. To się po prostu w rękach czuje, bo ten piasek ma być taki mokry i jeżeli tego nie czujecie, to po prostu dodajcie tyle, ile trzeba. O, teraz jest super. Dobra, i uwaga. Raz, dwa, trzy. Dobra, gotowe. W sumie to umyła ręce, więc przepraszam, muszę mieć ręce. Okej, okay, ręce umyte. Można kontynuować. Jakoś nie jest tej herbaty. Coś tu nie gra. A dobra, pewnie mi się zdaje. Dobra, kontynuujmy. Kontynuujmy. Więc herbatę do środka. Super. I teraz, żeby nie maczać już rąk, mieszamy łyżko. Wow, ale ekstra pachnie. Tak bardzo intensywnie. To jest bardzo intensywny zapach. Myślę, że jest ok, jest gotowe. To teraz trzeba to tylko przesypać do kuli. Jest. Oddam sobie kulę nad miskę, żebym nie nabrudziła na stole. Teraz ugniatamy łyżką, tak, żeby te kule się zbiły. W ogóle takie ugniatanie kojarzy mi się z robieniem takich zamków na piasku i właśnie ugniataniem takich zamków, żeby wyszły takie wielkie i duże. Więc bardzo fajna zabawa, można się przy tym fajnie bawić. Jedna kula gotowa, czas ugnieć drugą. Babko, babko, udaj się, bo jak nie, to cię zje. Chyba tak to było. A
ale się skupiam, jak to robię, że szło idealnie. W końcu Julka musi być zadowolona. Myślę, że jest ok, gotowe. 3, 2, 1. No ciężko jest to zamknąć, ale... O, jest chyba. Czy trzeba pooglądać, posprawdzać? No i elegancko, jest gotowe! Kula wyszła genialnie, wyszła taka morska kula i mam nadzieję, że Julce się spodoba i że Wam również się podoba, a jeżeli faktycznie tak jest, to zostawcie łapki w górę i oczywiście subskrybujcie nasz kanał, ale nie zapominajcie o tym, że jesteśmy również na Instagramie, na Facebooku i na Musical.ly jako My Trzy oficjalnie, więc do zobaczenia!